niedzielę roku kościelnego, niedzielę wieczności. Pozdrawiam Was z Tyskiego Jeziora Paprocane hasłem tego tygodnia. W Ewangelii Łukasza, 12 rozdziale, 31 wierszu czytamy: Niechaj biodra Wasze będą przepasane i świece zapalone. Posłuchajmy, co Franek i Janek mają nam dzisiaj do powiedzenia. Co ja tu mam? Papier toaletowy, szczoteczka, kłódka z szyfrem, oj, krzyż i tu jeszcze tabletki i... Co to za lista? Po co ci ta walizka? Wybierasz się gdzieś? Już ci mówię. Pani Kasia ostatnio mówiła o śmierci i pójściu do nieba, więc pomyślałem, że zawsze powinniśmy być gotowi, żeby pójść do nieba. Dlatego spakowałam do tej walizki wszystko, co wydaje mi się, że będzie mi w niebie potrzebne. Zgadzam się, że zawsze powinniśmy być gotowi, żeby pójść do nieba, ale nie rozumiem, dlaczego chcesz ze sobą zabierać jakieś rzeczy. Co masz w tej walizce? Nie pokażę ci, bo jeszcze nie wszystko spakowane, ale przeczytam moją listę, może być? No jasne. Mam nożyczki i grzebień na wypadek, gdyby ktoś potrzebował poprawić sobie fryzurę. Bardzo troskliwie to zaplanowałeś. Jednak Biblia mówi nam w pierwszym liście do Koryntian, że w niebie będziemy mieli nowe ciała. Masz na myśli ciała bez włosów? Nie, no o tym nic mi nie wiadomo, ale myślę, że nie będziemy musieli przycinać czy czesać włosów. No w porządku, to muszę to chyba jednak wypakować. Spakowałam też szczoteczkę do zębów. Moja mama mówi zawsze, że powinienem czyścić zęby. Zresztą nasza mama przecież. Żeby je jak najdłużej zachować zdrowymi. Tak, to jest dobra rada tutaj na ziemi. Ale nasze nowe ciała nie będą potrzebowały czyszczenia zębów. Dobrze. Na pewno przyda mi się lekarstwo, które, gdy rozboli mnie głowa, albo maseczka, albo płyn do dezynfekcji. Faktycznie, o wszystkim pomyślałeś. No a jak? Ale Biblia mówi w Ewangelii Łukasza, że najlepszym lekarzem jest Jezus. On upewni się, żeby w niebie nie było żadnej choroby. A no tak, lekarzem, faktycznie. Napisałam sobie też, żeby wziąć trochę takich sztucznych kwiatków, wiesz? Żeby jak ktoś na przykład będzie smutny, że mu przyjaciel umrze, to że mu dam na pocieszenie. A Biblia mówi przecież w Ewangelii Jana, że jeżeli zaprosimy Jezusa do naszego życia, to będziemy mieli życie wieczne. W niebie nikt nie będzie umierać. Wow, to wspaniała wiadomość. Wziąłem ze sobą, znaczy zapisałem sobie na kartce, żeby wziąć na wszelki wypadek, gdybym czegoś zapomniał, trochę pieniędzy. Ale w niebie Jezus zatroszczy się o każdą naszą potrzebę. Nie będziesz tam potrzebował pieniędzy. To wspaniałe. No ale spakowałem kłódkę na szyfr, taką wiesz, nowoczesną, żebym mógł zamknąć wszystkie te moje skarby, tą walizkę, żeby nikt mi tego nie zabrał. Dobrze jest być ostrożnym, ale Biblia mówi nam w Ewangelii Mateusza, że w niebie nie będzie żadnych złodziei. Tam będzie całkiem inaczej niż tutaj na ziemi. A, no ale wziąłem ze sobą też swojego misia, bo ja wiesz, nie lubię ciemności i żebym nie bał się w nocy zasnąć albo cokolwiek. Och, Boża chwała będzie rozjaśniała całe niebo. Tam nie będzie nocy, przytulanka nie będzie ci potrzebna. Ach, to mi zostaje tu na ziemi. Okej, w porządku. Pomogłeś mi zobaczyć, że faktycznie żadnej z tych rzeczy nie będę potrzebował w niebie. Mam jednak ze sobą świadectwo chrztu, żeby udowodnić, że jestem chrześcijaninem. Ach nie, przecież Biblia mówi nam, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, a nie z uczynków, żeby się kto nie chlubił. Przynależność do Kościoła jest dobra. Oddajemy w ten sposób chwałę Bogu, a chrzest jest wspaniałym świadectwem tego, że identyfikujemy się z Chrystusem i że Bóg przyjął nas do swojej rodziny. Ale samo to świadectwo nie sprawi, że znajdziemy się w niebie. Musimy wierzyć i naśladować Pana Jezusa. Aha, a wiesz, tutaj jeszcze sobie zapisałem, bo skoro będziemy tam całą wieczność, to wezmę dużo toaletowego papieru. No nie wygłupiaj się. A no tak, mówiłeś, nowe ciała. Dobrze, mam na liście jeszcze tylko jedną rzecz, który wisiał u mnie w pokoju. Taki krzyż ładny. Ach, no właśnie, pamiętasz, co mówiła pani Kasia? Nasza wiara w Jezusa Chrystusa jest jedynym, czego nam potrzeba.
Jakiś czas temu pani Dorota przypominała nam słowa Pana Jezusa, który mówił: ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wiesz co? Pozwól, że się pomodlę. Drogi Boże, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy. Proszę, wybacz mi, Panie Jezu. Wejdź do mojego życia. Daj, abyś przyjął po prostu to, że jesteś zmartwychwstanie i żywot. Pomóż mi też zmienić się i być dobrym dzieckiem, być posłusznym, mimo że nie zawsze jest to łatwe. Chcę Cię kochać i być Tobie posłusznym. Amen. No to skoro rozmawiałem z Panem Jezusem, to myślę, że teraz to już naprawdę nic więcej mi nie potrzeba. Idę rozpakować tą walizkę do domu. Wiesz co, dzięki Ci, Janek. A czy Ty jesteś gotowy, żeby pójść do nieba? Czy zastanawiałeś się może, jak w niebie będzie? Pewną wizję tego przedstawił nam Jan. W objawieniu świętego Jana w 21 rozdziale czytamy pewien opis, co będzie, a czego nie będzie w niebie. Posłuchajmy. Jan widział nowe niebo i nową ziemię, ponieważ pierwsze niebo i pierwsza ziemia zniknęły, przeminęły i morza też już nie ma. Już nie ma więcej śmieci, więcej zanieczyszczeń. Widział też miasto święte, nowe Jeruzalem. I tam było pięknie. Było odświętnie przygotowane, tak jakby czekało na kogoś ważnego. I słyszał bardzo donośny głos, który wołał: oto jest miejsce Boga między ludźmi i będę mieszkał razem z ludźmi, a oni będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem i będę blisko nich. I będę ocierał wszelką łzę, jeżeli będą płakać. I nikt nie umrze. Nie będzie smutku, nikt nie będzie krzyczał, nikt nie będzie musiał ciężko pracować, bo to wszystko przeminie. I siedział Pan Bóg na pięknym tronie i powiedział: wszystko nowym uczynię. I stało się. Bóg mówi: ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja wszystkim, którym chcę się pić, dam ze źródła wodę, wodę żywota. I zwycięzca odziedziczy to wszystko. Ten, który wygra i dobrze spędzi swoje życie, będzie miał to wszystko. Ja będę ich Bogiem, a On będzie moim synem. Chyba podoba nam się taka wizja nieba. To, że będziemy blisko Pana Boga. To, że nie będziemy musieli się o nic troszczyć. Nie będziemy musieli się martwić. Bo to, co najważniejsze, czyli Pan Jezus i Jego bliskość, będzie razem z nami. To jest, moi drodzy, piękne. Czy ty też masz tak, że nie umiesz się doczekać, kiedy tam się znajdziesz? Ale zanim to, naszym zadaniem jest być tutaj, żyć na ziemi, oczekiwać Pana Boga i być świadectwem dla innych ludzi. Nie wstydzić się Pana Boga każdego dnia. Nie wstydzić się modlitwy. Nie wstydzić się powiedzieć, że na przykład nie uciekniecie z lekcji albo nie oszukacie podczas sprawdzianu. Chociaż może często Was teraz koledzy namawiają na to, kiedy jest zdalna nauka, nauczyciel wielu rzeczy może nie widzi. Ale bądźmy uczciwi. Żyjmy tak, jak nauczył nas żyć Pan Jezus. Uczciwie, pomagając innym. Tak, aby być w porządku wobec siebie i wobec swoich bliskich. Tak, aby to niebo, ta wizja pięknego świata bez łez, bez śmierci, bez krzyku, bez strachu była już tutaj na ziemi.
Cię zachęcić do zrobienia takiego oto krzyża. Wszystko, co nam jest dzisiaj potrzebne, to dwa patyczki po lodach oraz włóczka. Pierwsze, co robimy, to przekładamy tak, żeby powstał krzyż. A następnie bierzemy koniec włóczki, może to być sznurek, jeżeli nie macie. I najpierw związujemy tutaj na środku porządnie. Nie martwcie się, jeżeli coś się przesunie, będziemy to korygować podczas właśnie zawijania w drugą stronę, tak żeby powstał nam takie skrzyżowanie. Powtarzamy to kilkukrotnie. A następnie będziemy zawijać nasz sznurek. Widzicie, mam troszeczkę krzywo, więc tutaj sobie go przesuniemy. I teraz robimy tak. Tutaj mamy za, następne przed i za. Następne do góry, dookoła. Następne dookoła, do góry. I przesuwamy sobie tak, przesuwamy krzyż i będziemy w ten sposób robić, tak? Tak, na okrętkę każdy kabel, każdy patyczek i potem tak. I znowu pyk i tak. Za i pyk. Tak. I pyk. Tak. I tak. Wy widzicie lewą stronę. Ja widzę prawą stronę. Wygląda to o tak. I tak pracujemy, aż nam tu zostanie około pół centymetra. No to do dzieła. Kiedy tak owiniecie już w sumie około 10-15 minut, to będą nam potrzebne nożyczki najlepiej. Znaczy ja to wykorzystam tutaj na dole, możecie w innym miejscu. Tak wygląda z drugiej strony nasz krzyż. Po prostu ucinam kawałek, końcówkę. I zawiązuję właśnie tutaj na dole węzełek, żeby nam się nie rozplątał nasz krzyż. Pan Jezus sprawił, że nie możemy sobie zasłużyć na niebo, ale po prostu swoją miłością okazaną na krzyżu sprawił, że jesteśmy dziećmi Bożymi i możemy w przyszłości razem z Ojcem zamieszkać w niebie. Niech ten krzyż właśnie Wam o tym przypomina. Tak oto wygląda. Zawołajmy modlitwą, której nauczył nas Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj razem ze mną. Życzę Wam błogosławionego tygodnia. Do zobaczenia.